Dobra, dzisiaj zajmiemy się taką przypadłością. Tutaj mamy pacjent Renault Scenic 2 z 2007 roku i zaniepokoił nas dźwięk, tak jakby metal stukał o metal. I podczas jazdy, zwłaszcza na nierównościach przez miasto, po studzienkach, po jakimś tam bruku, po deformacjach asfaltu, dochodzi taki dźwięk w kabinie, jest słyszalny, jakby stukanie metalu o metal, takie dosyć metaliczne dźwięki. No i myśleliśmy, że to będą drążki destabilizatora poprzeczne, ale no niestety to nie to. No i teraz przy zdejmowaniu koła prawego, żeby zobaczyć sobie, co tutaj może pukać, ukazał nam się taki oto, taki właśnie oto dźwięk. Zaraz wam pokażę. Teraz ty chwycę za... I jeżeli zapiemy z dwóch stron, cały drążek nam chodzi aż tam do maglownicy. Jest tak albo wybity, albo niedokręcony. No i już wszystko się rozwiązało teraz. Wystarczy zdjąć tutaj tą osłonę na drążku i zobaczymy, czy jest wybity, czy jest może walnięty. Może jest wybity, może jest, nie wiem, już tak uszkodzony, a po prostu jest może niedokręcony. Teraz zobaczymy wszystko. No i mamy całą maglownicę rozpierdoloną, że tak powiem. Czyli to tak stuka.